Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I jeżeli widzieliście to intro, to jest free intro FIFA Series od Jakuba Ankesa. Link będziecie mieć w opisie do jego kanału, jak i filmu. I pozdrawiam go serdecznie. A teraz może przejdźmy do takich bardziej spraw ligowych, gdyż właśnie za niedługo awansujemy do Ligi 9, a raczej na 100% zaawansujemy. Jeżeli tak wygramy ten mecz, dostaniemy tytuł i więcej kasy. Okej, to może jeszcze otworzymy paczkę. Mnie nie szkoda już kasy, i tak mam już jej mało, więc nie będę płakał z tego powodu, że stracę znowu tyle kasy. Może znowu coś mi wypadnie ciekawego. Zobaczymy, trzeba poczarować trochę umysłem. Może coś wypadnie mocnego. Co to? No to dzisiaj nie mam szczęścia. Wyjątkowo. O, ale mam tutaj kartę kondycji dla całego składu. Tu jeszcze mam jakieś kartki wzmocnienia. Też się mogą przydać. No cóż, teraz wypadły jakieś gówna. No jak dla mnie to są gówna, więc może pójdą na sprzedaż. Tu wyślę ich na listę transferową, ale ich później wystawię. No coś czuję, że oni mi się tu nie przydadzą za Chiny. Okej. Tego dziadka to ja mogę wysłać do klubu. Tak, tu mamy kartki, tu wszystko. Okej, dobra, to może to niech to wszystko poleci do listy transferowej. No i mamy, nie mamy już nawet 5000, musiałbym sobie na nie zarobić. No to niestety już nie będzie openingów, chyba że sobie doładuję coinsy, to wtedy będę robił większe openingi. Zobaczymy. Okej, ale tym się zajmę transferami później. Teraz zaczniemy sobie rozgryweczkę. Nic nam nie wypadło teraz szczęśliwego, ale mamy DG, mamy tego drugiego, zapomniałem jak się nazywa. Vermaelen, no właśnie, a też dobry. Nic tu chyba nie muszę zmieniać. Chociaż dałbym DG wzmocnienie. Gdzie masz tu te wzmocnienia? Treningi dla bramkarza. Tutaj pierwotna. Łapanie piłki byśmy mu dali, żeby więcej łapał te piłki. Okej. Trening bramkarski, refleks. Dobra, żebyśmy go za bardzo nie przepakowali, to dajmy mu tylko to. A jakiemuś zawodnikowi normalnemu mogę coś wydać innego. Lol, jaki lag był. 15 obrony. A obronę mamy obecną ile? To by było sporo obrony. Tylko moment, komu by tu można dać obrona? A dajmy Vermaelenowi. Jemu się bardziej przyda ta obrona. Dobra. Trochę go dożywiłem. Okej, dobra. I jeszcze byśmy udali wszystkie cechy, tylko komu? Może Sturridge'owi? Żeby ta czarna makumba więcej mi goli strzelała. Dobrze. Ciesz się życiem. A dribbling byśmy dali temu Oskarkowi. Żeby też mi nie płakał, że nic nie dostał w prezencie. Więc dribbling ma wzmocniony aż do 90, więc jest OP. No, trochę wzmocnień dokonałem. Wiecie, muszę się przygotować na ten mecz, bo to jest wyjątkowy mecz, który będzie zależał od tego, czy wygram to. Dobra, zaczynajmy już. Okej, mój skład gotowy. Zobaczymy, kogo mi tam wylosujesz. No dawać, dawać. Wiem, że coś tam macie. Okej. Czekamy aż przeciwnik będzie gotowy. Tak, wczoraj sobie nagrałem Gotika. Powiem wam, że całkiem przyjemnie mi się wczoraj grało. Bożem znalazł tego zaginionego, który niby miał być tam, gdzie był w zwykłym dodatku, ale się okazało, że jednak był gdzie indziej.
No i cóż, jeszcze co to było wczoraj tam? No i FIFA, w której niestety był remis kolejny. A to mnie zaczyna już coraz bardziej dobijać, już chyba 5 remisów zaliczyłem w tej serii. No coś mi nie chce przeciwnika wyszukać i to mnie zaczyna irytować. Żeby mi tylko znalazło. W najgorszym wypadku będzie tragedia. O, szybciutko. Oszukaj mi, kurde, idiotę. No patrz, jakie gówno zrąbane. No, zajebiście po prostu. Ja się aż cieszę z tego powodu. Ale mogłoby mi wyszukać, No, no i zajebiście, kurde. Ja mam zaraz rage'ować z tego powodu. No, po prostu OP, OP. Szukaj mi przeciwnika. Znowu mnie wyszuka. Jakie to jest porąbane dziadostwo. Na mnie zaraz nie znajdziesz kogoś, to będzie z tobą źle. Nie, nie, nie gadajcie, że nawet mi nie chcę wyszukać teraz. Jakie gówno. O! O, w końcu. Dziękuję. Dobra. Jest teraz jak grać. Dobrze. Cierpliwości nie zaszkodziło. Oj, coś czujesz, tu będzie mocny skład. Uuu. O, ma tego, czekaj, kto to ten z Juventusu? Czekaj, chyba Ogbon, nie, Ogbona jest czarny. Albo Chiellini, albo Marchisio. Oskar! Co to było? Dawno dostałeś na widok przeciwnej drużyny? Lol, jak łatwo. No kurde, Sterling było blisko i już by był gol. Naprawdę. W drugiej minucie byłby już gol. A to by było historyczne i rekordowe. No chłopie, graj. Róbcie to, co wam każę. Dobra, Sterling. Teraz zrobisz mi dośrodkowanie, bo... Nie strzelaj, nie strzelaj. O, o. No kurde, Staric. Ciągnął się rzeczywiście jak już druga akcja spieprzona. A minuta czwarta. Piąta, przepraszam. No bez jaj, panowie! O, ma Huntelara. Van Persie. O kurde. O shita faka. Co? Czemuś ty to De Gea nie obronił? Jaki idiota, żul. Ja pierdzielę, nie. Już zaczynamy. Już zaczynamy rage'ować. Nie. Nie. Ja chcę to wygrać. Ja się nie zgadzam na takie coś. Kurde, Vermaelen, wykop to. Dałem ci wysoką obronę, więc masz bronić. Kurde. Strzelcie gola i będzie remis. No i no to Chiellini jest jednak. No to bo on ma taki kwadratowy ryj, to wiadomo. O, o! Sterling! Od bramkarza? Jest, od bramkarza. Macie szczęście. A teraz strzelcie to. Staric, pięknie! Brawo, Murzaju! Zaskoczył! Zaskoczył bramkarza. 12 minuta. No a teraz paluszkami pokazuje, że Nunu nie zadzierać z czarną akumbą. Pięknie. Jak to zrobił Starcia? O, OP, OP. Jest remis. A nie sądziłem, że dojdzie do tego. No, czyli jednak przypakowanie Staricza o 3 do wszystkich z cech pomogło. Pomogło. Nieznacznie. Kurde, dobry Staric. Nigel de Jong.
No kurde, więcej życia, panowie. Możemy jeszcze to wygrać i zdobyć tytuł. Dobra. Może być groźnie. Jest groźnie, u mnie zawsze było groźnie. Może nie aż tak bardzo jak teraz na przykład. Dobra, broń to. Ale źle podałeś to. Podawaj to jakoś lepiej, ok? No super, zaraz on to dośrodkuje. I to mnie martwi! Co jest? A, spalony. O, to ma pecha, ma pecha. De Gea, ty masz bronić. Bo to, że cię wczoraj chwaliłem, to nie znaczy, że ty masz się już od dzisiaj opieprzać. Nie ma. Masz cały czas pokazywać swój styl. Dobrze, Dante wykopał. No, Sterling, no, podał jak kurde skończony kretyn. Pozdro. No po prostu pozdro. A teraz to może mógłbyś z łaski swojej wykopać, dzięki. No, jakiś De Jong, jest remis. Chciałbym to wygrać, zależy mi teraz na tym. O, nie wyszła ci akcja, panie. Dobrze obronił, pięknie. A teraz rzut rożny mają i uważać. I uważać. Dobra. Dobrze, De Gea, no i tak masz bronić, tak cię uczyłem. W podstawówce. Masz tak bronić. Dobra, bo widzę, że plan im nie wyszedł. Chyba się pogubił chłopak w tym, co robi. Dobra, no trzeba teraz tą przewagę zdobyć. Tego jednego punktu więcej. Dobrze, Santi Cazorla. Teraz podanie. No, pchaj się. Dobrze, Staric, Staric. No kurde, na co mu oddawałeś tą piłkę, idioto? Dobrze, Santi Cazorla, widzę, że dzisiaj jest aktywny. No, Sterling! Miałeś idealne podanie, a ty to zawaliłeś. No, wstydziłbyś się. O kurde, znowu Snyder. Wykop to, Fabio, dobrze. Obrońca się spisuje. Teraz uważaj, bo oni będą chcieli częściej atakować. Jeżeli im na to pozwolimy, to będziemy mieli problem. Staric, podaj do Sterlinga. Sterling oczywiście spieprzył sprawę. Jak zwykle. De Gea, laptop. I teraz to wykop. Dobrze. Kurde, jakiś Sergio Ramos mają. O, znowu zawalił akcję. O, tak jak zawsze. Dobra, Santi Cazorla podaje do Sterlinga, a Sterling oczywiście naćpany. Maicon oczywiście u mnie już i tak nie będzie grał, bo psuje mi zgranie, to jest raz. A dwa, no, spieprzył sprawę z czerwoną kartką, dlatego troszeczkę posiedzi u mnie na rezerwie. Walcott, o dobrze, Oscar, dośrodkujesz, jak dasz radę. A, dobra, o, dla mnie piłeczka. Okej, okay, teraz podaj mu to tam. A on to dośrodkuje. O, jak to Walcott dośrodko. No Sterling! Nie kop tak mocno! Co ty, kurde, no on tak kopie, jakby normalnie swojego starego skopał. Za to, że nie dostał śniadania do szkoły. Kurde. No nie umiesz się pchać z Włochem. Wstydziłbyś się, czarny. Naprawdę. Wstyd i haniba. Te, uważać, uważać, bo oni teraz tu konstruują. O kurde! No nie! No chyba nie! Noż ty kurde! De Gea, jeszcze raz puścisz bramkę, to cię normalnie zamienię za tego. O! Zamieniłbym go za Harta. Wczoraj go od znajomego kupiłem za 2 kafle. Czy tam przedwczoraj, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie kiedy to było. Ale... jeżeli, kurde, tak masz grać, to dziękuję bardzo, ale pójdziesz na zmianę. O, o, Sterling, Sterling. No kurde! Oskar, podaj mu to! I teraz ty, Staricz. No ja pierdziele! Grajcie coś! No chyba nie chcecie tego przegrać, hm? No Vermaelen! Nie po to ci dałem takie wzmocnienie, żebyś ty mi rujnował plany. No jest 2-1, no kurde.
Przecież nie można im dawać wygrywać, przecież to jest gówno, a nie skład. Może i Van Persie go tam mają. Olcott, podaj mu to, dobrze, teraz biegnij. Nie ma spalonego, nie ma spalonego, biegnij. I teraz strzelaj, gola. Kurde, Buffon? Buffoniasty tam był? No szlak by to trafił. No Buffoniasty tam jest. Moment, teraz trzeba dobrze wykonać ten rożny. Bo zależy mi teraz na wbiciu gola. Tak jest! I remis, Xavi Martinez, 45 minuta. Remisujemy, bardzo dobrze. Mamy remis, mamy. Teraz tylko trzeba znowu przebić ich przewagę. Doskonale. Ten mecz będzie epicki, mówię wam. No, ten jeszcze podłożył nogę, jak i tak już wiedział, że gol będzie, więc nie wiem. To było bez sensu według De Jonga. Znaczy, jak dla mnie, to co De Jong zrobił. Dobrze, walczcie. Nie możecie im dać piłki i gola. Wykop to, jakiś Afelaj. Pique. O, ma trochę tych piłkarzy. Nie. Nunu nie ma trzeciego gola. No chyba se żartujesz, Van Persie. Na emeryturę za pierwszej. No. Dobrze. A teraz mają rożnego. I uważać. I uważać. Jezu! Łohohohoho! Tak. 2-2. Doskonale. No powiem wam, całkiem wyrównany ten mecz. Dobrą grę, ale i tak chciałbym to wygrać. Powiem wam, epicko było. Tylko jakby nie ten Huntelaar, no. A on też jest dobrym, dobrze. Wznawiamy mecz. De Gea, ostrzeżenie dla ciebie. Jeżeli znowu puścisz bramkę, to wejdzie za ciebie Hart. I jego przetestujemy w drugiej połowie. A teraz grają na czas, idioci. Lol, żal mi go. Żal mi tego idiotę. No mówię, jakiś noob. Gra na czas. On będzie grał teraz chyba na czas, żeby... Nie dość, żeby był remis, to jeszcze chce, żeby wygrał to. O, coś mu podanie nie wyszło. O, mnie też zresztą nie wyszło. To tak jak chciałem. Dobrze. Zajebiście. Wally Kot. Dośrodkujesz. Co faulujesz? O, Sturridge, piękna główeczka, brawo, 50 minuta, normalnie na luzie, na lajcie, strzelił sobie finezyjną główeczkę, piękna główka, normalnie jak nosorożec wychylił głowę i strzelił pięknego gola i prowadzimy jednym punktem, może to jeszcze wygramy, zobaczymy, musimy trzymać przewagę, jeżeli będziemy ją trzymać, to jeszcze nam się to może udać. Trzeba uwierzyć w siebie, w swoje możliwości. Wtedy możemy mówić o wygranej i o tytule. Wykop to, dobrze, Vermaelen. Chyba opłacało się przypakować trochę tych piłkarzy. O, ten się już chciał nawet wyglebić. Dobra, Sturridge, biegnij. Podaj. O kurde, co robisz? No i super, spieprzyłem tym podaniem całą akcję. Okej, okay, Dante podał do Rafini, Rafinha do Wallycotta. Wallycott spieprzył sprawę. Nie, ja go będę nazywał Palikot od dzisiaj. Palikot spieprzył akcję. O, super. Cieszę się niezmiernie. Ten, ale grać panowie, grać panowie, wykop to. Dobrze. No, może było, może mocniej to wykopać. Te! O chuj. Myślałem, że już dojdzie do kontuzji. Ale dobrze, wszystko się dobrze skończyło. Dobra, biegnij, Sturridge. Dobrze, okiwaj, okiwaj. No kurde, nie wykiwał. Szlak by to trafił. Co? Który faulował? Hm? Aha, na pewno ja, na pewno ja. Już to widzę. Dobra, dobra, o. Spieprzył podanie. O, i biegnij, biegnij, Sturridge. Kurde. Co kombinujesz? Co robisz? Kurde, na obiad cię matka wołała, że musisz przerwę robić. Czy co? Ale powiem wam, mecz dość emocjonujący. Na razie prowadzę, nie mogę psuć tej dobrej pasy. Jeżeli teraz to wygram, zdobędę tytuł i w pizdu kasy. I być może jeszcze zrobię dla was innego openinga. A! No, czyli matka go wołała.
No, zmianę robił. No co, może to też. Co on tam wymienił? Eto, o kurde. To teraz będziemy mieli problem, bo on tu wezwał Samuela Eto. A z Eto są problemy. I to nie małe. Co mi z takim podaniem od góry? Z takim podaniem to mi spieprzaj. Nie pchaj się z Walcottem. Z Palikotem. Cholera jasna. Uważać. Oni teraz będą mieli swojego Eto. Dobra, strzelaj z daleka. No panie, mocniej możesz strzelać, ale nie tak. Wykop to. Dobrze, Vermaelen. Doskonale. Widać, że upgrade pomógł. Ale to jest jednorazowy niestety. O kurde. No, mówiłem, że z tym czarnym będą problemy. Dlatego trzeba teraz to wykopać. Nie! No ty kurde idioto, schodzisz stąd! Jeszcze 69 minuta, ja wie, nie wierzę w ciebie. Nie, schodzisz. De Gea, schodzisz. Nie daruję ci tego. De Gea, czekaj, schodzisz i... Aha, no nie mam harta. Dobra, to wejdzie za niego Julio Cezar. Nie, no czemu ty tego nie bronisz? Kiedy ja ci każę. Jezu, co za idiota. Teraz muszę wezwać tak Krossa za Oscara i Fellaini za Xavi Martineza. Dobra, zobaczymy, może te zmiany pomogą. Ale no kurde, no panowie! Znowu mamy zremisować. Dobra, działać. Mi się nie opieprzać. No znowu remis, ja chcę to przebić, tą przewagę. Co pchasz mi Walcotta, faul? Co pchasz? Pchać to ty sobie możesz laskę swoją. Ale nie mnie. Ło, Fellaini nie da... No niewiele brakowało Fellaini, by z główeczki ładnie przywalił swojej czupryny. Dobra, to było bez sensu. Julio Cezar, wykop to. De Gea chyba stracił dobrą passę. Jak widać. No spieprzać mi stąd. Dobrze. Macie się bronić. O, oczywiście tu już zawalone. Wszystko. Takie akcje. O, ładnie Dante, ładnie. Walcott biegnij, teraz biegnij. No kurde, co za dziad. Podaj mu to. A, no super, ten se biegnie gdzie chce, spalony idioto. Dobrze, miał spalonego. Teraz my to wykorzystajmy, no jeszcze 14 minut, możemy to, tą przewagę zdobyć. Tylko musimy jakoś zaskoczyć przeciwnika, tak, żeby to zadziałało. Dobrze, wykop to Rafinha. O, Van Persie widzę, że ze swojej kiweczki już... otworzył. Cross, podaj mu to. I Sturridge biegnij. Sturridge, no kurde, ten Sergio Ramos. On ma lepszych, mimo wszystko. Dobrze. No Sturridge. Naprawdę, okazałbyś trochę szacunek dla mnie i strzeliłbyś jeszcze gola. Przy okazji byś miał hat-tricka. Kurde, no uważaj, no Eto, kurde. Uważać. Bo znowu będzie tragicznie. Centra mu nie wyszła kompletnie. Dobra, Cezar, wykopuj to. No uważać, panowie, uważać. Dobrze, Sturridge. Teraz jedyna okazja. No patrz, Buffon to obronił. Znowu. No coś kombinuje w tych ostatnich minutach i mi się to już nie podoba kompletnie. Weź go, zepchnij. Dobrze zrobiłeś, Sterling. Tylko mogłeś nieco w prawo wystrzelić tą piłkę, ale no nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra, uważać. Okej.
O kurde, Jezu, dobrze! Broń to, no, Julio Cezar, doskonale. Ten to chociaż obronił. Ten, no, kurde, nie, no, będzie remis. Nie ma lipy. Podaj mu to, dobrze. I Walcott biegnij. No, patrz co za pikę zasrany. Dobrze, Walcott biegnie sam, ale tutaj kogoś mamy szybszego i to jest ten pikę. Kurde. Dobra, sędzia gwizdaj. Sędzia gwizdaj. Nie, nie rób mi na złość. No, spalony frajerze. No, na gola to sobie mówiłem już nieraz. Zasłużyć trzeba. Dante wykop to porządnie. O, Ramos się napecił. O, to też było ładne. No i remis, ale to nie ma większego znaczenia. Mamy awans do ligi 9. Zajebiście, powiem wam szczerze. Mecz był ekscytująco epicki. Sądziłem, że wygram to, ale no miałem godnego przeciwnika, jak widać. No, dwa razy Staric, dwa razy Snyder, raz Xavi Martinez, raz Huntelaar. Czyli mecz, mówiąc wprost, najbardziej chyba epicki ze wszystkich, które nagrywałem do tej pory. Średnia Julio Cezara 6,9. A De Gea, no De Gea mniejsza średnia, a był pierwszą połowę, więc słabo, słabo, dzisiaj nie pokazał nic. Gdybym wprowadził Julio Cezara, to wygrana byłaby gwarantowana. Staric pięknie, 8,5, za tą główeczkę epicką, naprawdę good, good. Dobra, tu dostajemy końsy i Liga 9, witamy. Tak jest, teraz dostajemy jeszcze 1600 końsów. I pięknie, dostajemy awans, 9 liga. I być może nawet zrobię fany moment w FIFA 14, jeżeli chodzi o bramki lub jakieś teksty, które mówiłem. Jeżeli chcecie fany moment z FIFA 14, to ja mogę się tym zająć. Tylko minus będzie taki, że FIFA nie będzie przez jakiś czas. Ale wyszłoby to na dobre, tak szczerze mówiąc. Dobra, tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jesteśmy w lidze 9 i teraz musimy uważać, żebyśmy nie spadli do tej 10 ligi, bo szkoda by było, naprawdę. Okej, jeżeli wam się spodobał ten mecz, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować i powiedzieć, czy chcecie te funny moment z FIFA 14, czy nie. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzu tak, a jak nie, no to nie. Oczywiście możecie sformułować konkretnie swoją decyzję. Trzymajcie się, na razie, yo, i do następnego razu.